Dawno niewidziany Wojciech Mann wyszedł do ludzi. Niepokoi jedna rzecz. Wszystko widać na zdjęciach. Dawno niewidziany dziennikarz radiowy i satyryk telewizyjny Wojciech Mann pojawił się na premierze wyjątkowej książki. Choć ostatnimi czasy rzadko pokazuje się publicznie, tym razem zrobił wyjątek dla swojej nieodżałowanej przyjaciółki. Jak za dawnych lat błyszczał dowcipem, fanom nie odmawiał autografów. Niepokoić może jedynie pewien szczegół. Na audycjach Wojciecha Manna w radiowej Trójce wychowały się całe pokolenia. Telewidzów bawił do łez razem z Krzysztofem Materną w satyrycznym show Madm. Od kilku lat rzadko pojawia się publicznie. Wojciech Mann na premierze biografii Kory. W poniedziałek, 5 czerwca, dziennikarz pojawił się na spotkaniu z okazji premiery książki Się żyje. Kora, biografia Katarzyny Kubisiowskiej. Wokalistka Manamu była wielką przyjaciółką Wojciecha Manna, dziennikarz wygłosił nawet mowę pożegnalną na pogrzebie artystki. Na premierze Wojciech Mann zachwycał jak za dawnych lat wiedzą i poczuciem humoru. Martwić może jedynie fakt, że Mann na spotkanie przyszedł wsparty na balkoniku. Dziennikarz, który już przed laty skarżył się na stawy, najwyraźniej miał problemy z poruszaniem się. Mocno też schudł. Wszystko wskazuje jednak na to, że to chwilowe kłopoty. Tata czuje się dobrze, a balkonik, mamy nadzieję, jest tymczasowy, powiedział Super Expressowi syn dziennikarza. W rozmowie z Faktem Wojciech Mann mówił niedawno, że nie zamierza też rezygnować z aktywności, swoich pasji i ukochanej pracy. Na razie nie planuje jakiegoś spektakularnego odchodzenia na emeryturę, nawet na złość tym, którzy by chcieli, żebym już zniknął, powiedział nam Wojciech Mann i dodał. Energii mi nie brakuje, o ile podbudowana jest jako takim zdrowiem i możliwościami, no więc to wszystko razem powoduje, że jeszcze funkcjonuje.